Dotacje w wysokości 5000 zł będą mogli otrzymać mieszkańcy Nowego Sącza, którzy chcą wymienić przestarzałe i nieekologiczne źródła ogrzewania. Radni podczas wtorkowej sesji Rady Miasta przyjęli regulamin udzielania dotacji celowej. Z tej formy pomocy będzie można skorzystać bez względu na wysokość dochodów. My adresujemy nasze pieniądze, to jest kwestia wymiany 160 pieców w tym roku. Proszę pamiętać, że my musimy tą dotację rozliczyć w tym roku. My preferujemy w naszym wniosku wymianę pieca węglowego na piec gazowy, jeśli to jest możliwe, przyłączenie się do rozbudowujących się sieci MPC-u, która się bardzo rozbudowywuje, wymiany do pieca na pellet. Pierwotnie zakładano, że o dotacje nie mogą się ubiegać ci mieszkańcy, którzy otrzymali już jakiekolwiek środki finansowe bądź równolegle starają się o ich uzyskanie z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale jak mówił Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik rządu do spraw czystego powietrza, znacznie korzystniejsze dla mieszkańców będzie korzystanie ze wsparcia z różnych programów. Program, który Państwo proponujecie, jest atrakcyjny tylko dla osób, które znajdują się powyżej progu dochodowego, ponieważ nie mogą skorzystać z programu Czyste Powietrze, lub dla osób, które chcą wymienić kocioł kopciuch na kocioł gazowy, ponieważ pozostałe poziomy dofinansowania, na przykład podpięcie do sieci ciepłowniczej, w najniższym poziomie dofinansowania to jest nawet 10 tysięcy złotych. W miejskim programie może to być 5 tysięcy, w programie Czyste Powietrze może to być 10. Więc ja tutaj jakby nie widzę argumentu, dla którego ta osoba, która chciałaby skorzystać z podłączenia do sieci ciepłowniczej, miałaby przyjść do miejskiego programu, a nie korzystać z programu Czyste Powietrze. Tym bardziej, że tak jak mówię, one mogą być ze sobą łączone, co pokazuje z powodzeniem przykład Kielc. Absolutnie przyjmuję ten argument, który był poruszany przez obydwu panów dotyczących tego, aby ten program w miarę możliwości był komplementarny, ten nasz program, który proponujemy, był komplementarny wobec programu Czyste Powietrze. Mieliśmy rzeczywiście pewien problem formalny, gdyż nie do końca było oczywiste, czy będzie możliwe takie sformułowanie programu, aby nie powodował on u mieszkańców trudności z rozliczeniem dotacji, czy to z jednego, czy z drugiego programu. Ale tutaj myślę, że to zostało wystarczająco wyjaśnione i taką autopoprawkę, tak jak powiedziałam, jeżeli pani przewodnicząca zgodzi się na przerwę, to będziemy chcieli bardzo szybko Państwu radnym przedstawić. Ostatecznie te zmiany wprowadzono do regulaminu. Warunkiem ubiegania się o dotację jest złożenie w terminie naboru wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do wysokości zaplanowanych na ten cel środków. Termin naboru wniosków ukaże się na stronie internetowej miasta.